Do mieszkańców powiatu mają trafić m.in. ulotki informacyjne. Co więcej, powstały również dwa filmy pokazujące niebezpieczeństwo związane z niedrożnymi kominami i wydzielaniem się czadu. Jeden z nich zrobili sami strażacy, natomiast drugi powstał przy współpracy ze starostwem. Prawdziwy facet czyści komin regularnie. Cała kampania ma na celu także i poprawienie statystyk. W roku 2016 w powiecie pilskim na skutek zatrucia tlenkiem węgla zmarły 3 osoby. Jedna została ranna, a strażacy ogółem odnotowali 30 zdarzeń związanych z czadem.